Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po meczu trzeciej ligi grupy drugiej pomiędzy Gryfem Słupsk a zespołem Polonii Środa Wielkopolska, zakończonym remisem 0-0. O komentarz do tego spotkania poproszę jako pierwszego trenera gości, pana Mikołaja Raczyńskiego. Na początek dziękuję trenerowi za organizację i dziękuję moim zawodnikom za zaangażowanie. W przeciwieństwie do poprzedniego tygodnia uważam, że dzisiaj wywalczyliśmy punkt. Chyba najcięższe spotkanie, jakie do tej pory zagraliśmy. Wiedzieliśmy, że Gryf to jest drużyna bardzo energetyczna. Trzeba być uważnym na zbieranie drugich piłek. Byli agresywniejsi w tej fazie przejścia od nas i dlatego tworzymy mu się problemy. Ze swojej strony na pewno muszę pochwalić moją obronę. Wszedł dzisiaj pierwszy raz w stronie Piotrek Wujec. To było fantastycznie. Dzisiaj nie było głowy, bo jeżeli chodzi o tyłu, z Probosińskiego, Wójca, Nawrockiego. W naszym układzie jeden z nich musi usiąść na ławce. Jest to dla mnie duży ból głowy. Na pewno to, co musimy poprawić, to to, co się dzieje powyżej, bo jesteśmy bardzo niedokładni. Nawet kiedy tworzymy sobie przewagę w danym sektorze boiska, zazwyczaj mamy problem z odpowiednią decyzyjnością. Jeżeli trzeba zagrać do nogi, gramy za plecy, jak trzeba zagrać przestrzeń, gramy do nogi, przeciwnik to przechwytuje. Musimy lepiej to czytać, to jakby jest moja rola w sztabu, żebyśmy ten element poprawili, bo jesteśmy bardzo niedokładni i przez to cierpimy. Brak decyzyjności w ostatniej akcji, bo pomimo tego, że w drugiej części nie wykreowaliśmy sobie wielu okazji, to mieliśmy 100% sytuację w doliczonym czasie. Zawodnik, który biega, musi uderzyć na bramkę. Sam na sam wykonuje podanie z jednego na 7 zawodników przeciwko 3 czy 4 zawodnikom Gryfa. No ale to trzeba przeanalizować, to trzeba przetrenować przede wszystkim, bo ta liga będzie naprawdę bardzo ciężka, nikt się przed nami nie pomoże, nie wystarczy tylko dobrze grać w piłkę, trzeba dużo pracować tutaj fizycznie też przede wszystkim, bo tak jak widzimy już trzecia kolejka, każda drużyna jest nastawiona też mocno na bezpośrednie granie, tak jak dzisiaj też to widzieliśmy, a Gryf był naprawdę bardzo mocny i dlatego uważam, że dla mnie dzisiaj ten punkt w przeciwieństwie do poprzedniego tygodnia jest punktem w tobie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz trenera gospodarzy. Pana Księżkowa Milera. Myślę, że na początek trzeba przyznać, że na pewno szanujemy ten punkt, ale nie jesteśmy zadowoleni. Chcieliśmy zgarnąć pełną pulę i z takim nastawieniem musimy być w następnym meczu. Przeciwnik bardzo mocny. Myślę, że to był nasz najtrudniejszy mecz do tej pory. No, wyjścia z tej fazy przejściowej z obrony do ataku to naprawdę było coś niesamowitego i sprawiało nam to sporo problemów. Mieliśmy też swoją sytuację taką też stuprocentową, gdzie Damian trochę wiadomo nieprzygotowany, bo tam bardziej Damian Wojda miał strzelać, a później trafiła piłka do Mosiejko i też to gdzieś tam była taka klarowna sytuacja, gdzie można było zdobyć bramkę. Ale no nie udało się, ale myślę, że ja jestem bardzo zadowolony z postawy chłopaków za to, że walczyli do samego końca i jest tak bardzo mocnym, dobrym przeciwnikiem, z bardzo dobrym trenerem, którego kilka razy byłem na kursach i miałem okazję podpatrywać jego warsztat, tak więc ja się bardzo cieszę, że mogliśmy się spotkać. Jeszcze raz podkreślę, bardzo mocny przeciwnik, dlatego szanujemy ten remis, ale chcemy wygrywać każdy mecz i ta mentalność zwycięzcy musi u nas być i na pewno w środę teraz ten okres regeneracji jest bardzo krótki i będziemy chcieli po prostu gdzieś tu albo zrotować składem, albo dać szansę tym, którzy mniej grali, ale to wszystko się jeszcze okaże w najbliższym tygodniu, jak będą chłopaki wyglądali w treningu. Dziękuję, poproszę o pytanie. Trenerze, bardzo fizyczny mecz. Tak z boku to wyglądało, że dużo takiej walki, dużo... Tak, bo jeden i drugi zespół był fajnie przygotowany fizycznie do tego meczu i bardzo ciężko było tutaj znaleźć w tym wszystkim piłkę w piłce. Dużo właśnie tego motoryki, walki, zaangażowania. Przez to, że jeden i drugi zespół tak wyglądał, my też chcieliśmy grać w piłkę i widzieliśmy, że tutaj zespół gości bardzo dobrze presuje. I naszym zamiarem nie była gra dłuższą piłką, tylko chcieliśmy właśnie przełamać ten pressing i momentami nam się udawało. Wiadomo, że to jest sport i każdy gdzieś popełni błąd. Jest to normalne. Później wiadomo, z minuty na minutę, jak tych sił jest trochę mniej, ta gra już nie jest aż tak ryzykowna. Ale myślę, że mimo wszystko, że to był mecz na 0-0, to myślę, że mógł się podobać kibicom, bo ta intensywność, walka, zaangażowanie na pewno było na 100%. Jeszcze raz podkreślę, bardzo dziękuję moim zawodnikom i kibicom, którzy nas na pewno mocno wspierali w każdej minucie tego spotkania. Jaki plan przed Zawiszem Bydgoszcz? I drugie moje ostatnie pytanie. 5 punktów w 3 spotkaniach to nie jest złe osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że jesteście Bemiem.
Co do planów, to tak naprawdę po analizie dzisiejszego meczu i analizie jeszcze przeciwnika będziemy dokonywać jakichś korekt czy zmian, to wszystko się okaże w przeciągu właśnie tych dwóch dni. Na tą chwilę nie jestem się w stanie powiedzieć. Jakiś tam pomysł, plan jest w głowie, że niektórzy zawodnicy, którzy byli na ławce, dostaną swoją szansę. Ale to mówię, to trzeba poczekać. A co do pytania drugiego, czy 5 punktów, myślę, że wszyscy braliby w ciemno w tych trzech spotkaniach, bo to naprawdę bardzo mocni rywale, braliby w ciemno 5 punktów. No my chcieliśmy wygrywać każdy mecz, tak? Ale no, uczymy się tej trzeciej ligi, uczymy się tej intensywności. Teraz kolejna lekcja dla nas, bo co 3 dni grania na takiej intensywności to też na pewno nie będzie łatwa rzecz, ale to co, myślę, że możemy być zadowoleni z tego, że mamy 5 punktów, bo wiele osób mówiło, że w pierwszych 4 kolejkach nie zdobędziemy nawet punktu, tak więc myślę, że na przekór wszystkim mamy 5 i tak naprawdę zapominamy i skupiamy się na kolejnym spotkaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.